Na Howie z tej strony z kanału Okiem Matki. Ten film będzie o słuchowcach. To są osoby, które poznają świat głównie za pośrednictwem narządu słuchu. W ten sposób również się uczą. To jest pewien styl uczenia się. Bardzo ważne jest, żeby zrobić sobie taki test. Załączę linki pod spodem i na końcu linki do innych filmów na temat innych stylów uczenia się i w ogóle jakby konsekwencji nieznajomości swojego stylu uczenia się. A teraz już do rzeczy. Kto to są ci słuchowcy? Pamiętajcie, że najłatwiej rozpoznać takiego słuchowca, czy rozpoznać to u siebie jest wtedy, kiedy słuchamy swojego sposobu mówienia. Słuchowcy często, jak proszą o instrukcję, to często mówią: powiedz mi to jeszcze raz, powtórz to dokładniej, czy możesz przeliterować, albo przeliterować to właściwie też wzrokowcy powiedzą. Generalnie mówią o słuchaniu i mówieniu i na tym polegają. Dosyć dobrze rozumieją instrukcje wtedy, gdy pytają kogoś na ulicy o drogę i jeżeli ta osoba tylko to powie, na przykład nie pokaże niczego na mapie, nie będzie pokazywać w terenie i tak dalej, to oni i tak to powinni zrozumieć. Wzrokowiec będzie miał trudności, jeżeli nie będzie miał mapy, nie będzie miał pokazywane na mapie. Słuchowiec da radę. Dobrze. No to teraz konkret. To są punkty z pewnego testu. Po prostu się tutaj mówi tak albo nie. To nie chodzi o to, żeby mieć wszystkie na tak. I nikt też nie jest tylko słuchowcem. Ale trzeba wiedzieć, czy ma się jakby czy poznaje się świat głównie przez słuch, czy nie. Styl słuchowy. Uwaga. To jest głównie dla uczniów. Moje prace pisemne nigdy nie wyglądają ładnie. Buzz girl. Wodzę zaczytanym tekstem palcem, żeby się nie zgubić. Nie lubię tekstów z małą czcionką. Lepiej rozumiem instrukcje, jeśli mi się je mówi, niż gdy muszę je przeczytać. Pisanie jest dla mnie męczące. Droga przez mękę. Oczy mi się szybko męczą, kiedy czytam lub piszę. Kiedy czytam, mylę wyrazy, które pisze się podobnie. Z trudnością czytam pismo odręczne innych. Gdybym miał wybierać między wykładem a czytaniem, wybrałbym wykład. Lepiej zapamiętuję, kiedy słyszę, niż kiedy widzę. Czyli generalnie polegamy na narządzie słuchu. To są też te osoby, które po lekcji, na której jest głównie wykład, na przykład z historii czy z polskiego, jeżeli ta osoba, ten nauczyciel dobrze mówi, nie jakoś chaotycznie i bez sensu, nudno, to często takie osoby w ogóle nie muszą się uczyć, bo po prostu znają lekcje po samym byciu na wykładzie. To samo studenci, którzy idą na wykład, to oni w ogóle nie robią notatek, tylko słuchają po prostu uważnie i ta wiedza wchodzi, bo to są słuchowcy. Rozumiecie? Słuch jako ta główna sposób odbioru świata. I często jest tak, że te elementy inne mogą przeszkadzać. Robienie notatek dla takiej osoby przeszkadzałoby im tak naprawdę w rozumieniu lekcji. Nie powinni tego robić. Dobra, a teraz zalecenia dla słuchowców. Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania. Ucz się w ogóle chodząc i, znaczy niekoniecznie chodząc, to już kinestetycy, ale często to są połączone osobowości, więc ucz się na głos. Informacje, które chcesz szybko przyswoić, czytaj z różną intonacją. Dystyngowanie, wrzaskliwie, teatralnie, wolno, szybko i tak dalej. Jeśli to możliwe, śpiewaj, rapuj, rymuj, deklamuj. Też słuchaj. Są nagrywane na przykład wiersze, teksty. Tak przedstawiona wiedza sama ci wejdzie do głowy. Możesz samodzielnie ułożyć prostą piosenkę lub krótki wierszyk złożony z najważniejszych słów do zapamiętania. Monolog, dialog, dyskusja w grupie, mini debata. To techniki najbardziej przydatne w twoim przypadku. Także uczenie się w grupie albo z kimś, z drugą osobą, gdzie uczycie się oddzielnie po połowę materiału i potem się wymieniacie mówiąc, opowiadając sobie to. To jest dla słuchawców głównie. Korzystaj z kaset, znaczy z audio jakichś tam materiałów, także w celu nagrywania i późniejszego odsłuchiwania informacji do zapamiętywania. To bardzo pomaga, zwłaszcza jeżeli studiujecie języki. Wszyscy językowcy są w dużej mierze wzrokowcami i słuchowcami.
właściwie, żeby trzeba być słuchowcem, żeby zostać dobrym językowcem, w sensie, żeby być dobrym nauczycielem języka, czy w ogóle zajmować się językiem. A nawet jeżeli ma się w większości na początku na przykład wzrokiem się poznaje świat, to w pewnym momencie słuch i tak będzie, zwiększy się ta umiejętność. Więc jakby różnie bywa. Układ często jest taki, że wzrokowiec, do niego dochodzi słuchowiec, a kinestetyk też się łączy ze słuchowcem. Nie wiem, czy jest taki układ, żeby był kinestetyk i wzrokowiec. To chyba jakoś się wyklucza. Nie znam takich dzieci. Szczególnie słuchowcy skorzystają wiele z takich naturalnych wzmacniaczy pamięci, jak rytm i rym. Ok? Myślę, że to dosyć jasne. Ja jeszcze załączę pod spodem taki drugi link, gdzie będzie więcej zaleceń dla słuchowców. Ale myślę, że to już wystarczająco dużo Wam powie. Chciałabym, żeby ten film był krótki, więc tyle o słuchowcach. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, przesyłajcie, subskrybujcie, polubiajcie. To sprawia, że w ogóle te filmy są jakoś widzialne w przestrzeni internetu. Zaglądajcie na moją stronę joannaholuj.pl. Pozdrawiam.